Mam przyjemność przedstawić Państwu kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mdzicy z Komitetu Wyborczego Wyborców Poparcia Jacka Kosmary. W obecnej kadencji zrobiliśmy bardzo dużo dla naszego miasta i gminy. Powstają nowe zakłady z dobrze płatnymi miejscami pracy, zostały wybudowane nowoczesne mieszkania. Wyremontowaliśmy wiele ulic i wybudowaliśmy kilka od podstaw. Powstał most w ciągu ulicy Kraszewskiego, przekształciliśmy wiejskie szkoły w ośmioklasowe z oddziałami przedszkolnymi. Wybudowaliśmy dwie sale gimnastyczne i jedną świetlicę. Dbamy o poprawę powietrza, dofinansując wymianę źródeł ciepła. Wybudowaliśmy nowoczesną, ekologiczną kotłownię. Inwestycji, które zostały zrealizowane w naszej gminie, nie można wyliczyć w krótkim czasie. Chcę stanowczo powiedzieć, że znamy doskonale problemy mieszkańców naszej gminy i ich oczekiwania. Z tymi ludźmi będę kontynuował dalszy rozwój naszej małej ojczyzny. Ci ludzie są gwarancją stabilności, spokoju oraz kompetencji, a dodatkowo każdy z nich to społecznik i lokalny patriota. Proszę o poparcie kandydatów z list KWW Poparcia Jacka Kosmali, gdyż tylko praca z takimi ludźmi pozwoli budować Mdzicę. Nazywam się Magdalena Łączkowska. Jestem wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mdzicy obecnej kadencji. W mijającej kadencji stawialiśmy na inwestycje i poprawę jakości życia mieszkańców w całej gminie. W kolejnych latach chcemy kontynuować rozpoczęte prace w dziedzinie gospodarki, ale nie należy zapominać, że niezbędne jest poszerzenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i zdrowotnej dla mieszkańców. Swoją osobą gwarantuję, że będę bezstronna, a nadrzędnym celem jest zadowolenie mieszkańców z życia w naszym mieście. Andrzej Marcianik, jestem kandydatem na radnego do Rady Miejskiej w Mdzicy z Komitetu Wyborczego Wyborców Poparcia Jacka Kosmary. Startuję do wyborów z okręgu drugiego, pozycja na liście numer 2. 30 lat przepracowałem w administracji państwowej. W tym okresie zdobyłem duże doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, które zapewne będzie pomocne w trakcie prac w ramach Komisji Bezpieczeństwa. Wielu mieszkańców naszego miasta kojarzy moją osobę z grupą Mdzica Biega. Tak, jestem jednym z inicjatorów tego ruchu społecznego, który od 3 lat integruje tych małych i tych dużych. Sport był i jest w moim życiu codziennością. Znam oczekiwania i potrzeby w tym zakresie naszych mieszkańców i dołożę wszelkich starań, aby je zaspokoić. Aktywność fizyczna nie dotyczy tylko młodzieży szkolnej, ale również osób w starszym wieku, którym stwarzając odpowiednie warunki poprawimy komfort życia, będę wspierał wszystkie inicjatywy sportowe. Krzysztof Żukowski, pedagog, nauczyciel, muzyk, społecznik. Szczęśliwy ojciec i mąż. Jako artyście najbardziej zależy mi na rozwoju kultury w Mdzicy. Wychodzę z założenia, że kultura nie wymaga krawata. Wymaga za to zaangażowania, chęci do działania i otwartej głowy pełnej pomysłów. Kultura w moim przekonaniu to nie tylko zapewnienie rozrywki, ale przede wszystkim działania edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Wierzę, że działając na tej płaszczyźnie możemy rozwijać się nie tylko emocjonalnie, ale również społecznie. Dlatego tak istotne jest zapewnienie dostępu do edukacji kulturalnej na najwyższym poziomie. Jako radny będę dążył m.in. do gruntownej modernizacji mdzickiego kina, które moim zdaniem ma niewykorzystany potencjał. Moim celem jako radnego będzie rozszerzenie oferty kulturalnej w naszym mieście. Jelena Halicka. Kandyduję do Rady Miejskiej w Mdzicy, okręg numer 2. Szanowni Państwo, jako radna tej i poprzednich kadencji czynnie wspierałam wiele inicjatyw naszej gminy. Zdecydowałam się kandydować ponownie, ponieważ moja wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwalają jeszcze efektywniej wspierać działania samorządu. Z racji wykonywanego zawodu szczególną uwagę będę skupiała na sposobie wydatkowania środków publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych, realizacji zadań oświatowych i przede wszystkim tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego obiecując skuteczną i rzetelną pracę na rzecz rozwoju naszej gminy, proszę o Państwa głos. Nazywam się Piotr Czapiecki, mam 43 lata. Kandyduję do Rady Miejskiej w Mdzicy. Całe moje życie to sport i temu chciałbym podporządkować moją pracę w Radzie. Wiem, że do sukcesów dochodzi się tylko ciężką pracą. Całym swoim życiem udowodniłem, że ta dewiza ma sens. Podobnie jest w życiu społecznym i zamierzam
ciężko pracować na rzecz naszych mieszkańców. Jestem otwarty na problemy społeczne. Wierzę w to, że razem możemy je rozwiązać, a nawet więcej, możemy je pokonać. Nigdy nie robię niczego dla rozgłosu, a dla dobra ogółu. Sport uczy pokory i hartuje charakter, więc nie będę radnym bezradnym i wszystko, pod czym się podpiszę, musi być zgodne z moim sumieniem. Znajomi pytają, po co mi to kandydowanie jest potrzebne. A ja odpowiadam, że ono nie jest mi potrzebne, ono jest potrzebne wam. Liczę, że to początek dobrych zmian w naszym mieście. Do tego jestem wam potrzebny i wierzę, że wybierzecie mądrze. Robert Wojciechowski, lat 50, wykształcenie średnie techniczne. Kandydat do Rady Miasta Nidzica z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Poparcia Jacka Kosmana. Mieszkaniec Nidzicy od zawsze. Wieloletni pracownik firm telekomunikacyjnych. Kandydując na radnego miasta, chciałbym nakierować swoje działania na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację monitoringu. Będę popierał wszelkie działania związane z rozwojem sportu. Zawsze pomocny i gotowy do pracy na rzecz mieszkańców. Justyna Lidia Lewandowska, 29 lat, mężatka, rodowita Nidziczanka, kosmetyczka, wizażystka, podolog, właściciel gabinetu kosmetycznego RCS, a także instruktor Kucio i menadżer sprzedaży branży kosmetycznej. Aktywnie uczestnicząca w projektach wspierania kobiet, przedsiębiorczości, a także akcji charytatywnych. Przyszłość jest kobietą, więc dajmy sobie szansę i powitajmy piękniejsze jutro. Pragnę wspierać kobiety w dążeniu do niezależności i pewności siebie, a także stworzyć Klub Kobiet Niezależnych. Stwórzmy Nidzicę jutra, żeby już dziś żyło nam się lepiej w naszym mieście. Nazywam się Rafał Siekierski i mam przyjemność kandydować na radnego miasta Nidzica z okręgu numer 2. Jako że byłem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta, znam potrzeby naszej młodzieży oraz dzieci i chciałbym je realizować. Zależy mi na zatrzymaniu ludzi młodych w naszym mieście. Chcę, żeby mieli bardzo dobre warunki do kształcenia się oraz godne warunki przyszłej pracy. Nie zapominam też o osobach starszych w naszej społeczności. Chciałbym postawić nacisk na ich aktywizację oraz wprowadzenie dla nich kalendarza imprez kulturowych, w których mogliby brać udział. Jeżeli zależy Ci na nieustannie rozwijającej się Nidzicy, to oddaj swój cenny głos na mnie i postaw na młody umysł. Proszę o poparcie kandydatów z list KWW Poparcia Jacka Kosmali, gdyż tylko praca z takimi ludźmi pozwoli budować Nidzicę.